Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Call of Juarez, gdzie mamy misję, a czy jesteśmy Billim, to jest wszystko chyba po tym właśnie już tej całej akcji na torach. Dotrzyj na rancho, które zamieszkuje dziewczyna o imieniu Molly. To daleko, ale zdobądź konia. O kurde, możemy na koniu jeździć i mamy łuk. Wiecie, że ja lubię łuk. Ten slow motion, trochę się psuje to strzelanie. Pamiętam, że w Więzach Krwi było to ładnie zrobione. Ale tak, na tamte czasy, to teraz gra wygląda dobrze. Myślę, że też zrobili jakiś upgrade do tekstu, czy tak było. Bo nie jest coś złe, nie? Coś tu chodzi. Strzelam, że wilki. To na pewno wilki. Piękne wilki. Czekajcie, bo dostaję wiadomość. Jest sorry za ten dźwięk. Dobra, czekajcie. Robimy małe cięcie tym razem. Więc zaraz... Czekajcie, ja zapiszę na pierwszy zapis, żeby nie zapomnieć, bo muszę wyjść z gry na chwilę. Więc... Dobra, jestem z powrotem. Miałem po prostu cięcie 2 godziny przerwy na zomboidach. Chwilę zagrałem, chłopakom pomogłem i prawdopodobnie zginąłem, bo chyba się zaraziłem. No, ale dobra. Nieważne, gramy teraz w Call of Juarez i słyszę te kurna wilki. Wiecie co, teraz mi od razu lepiej. Coś innego, a nie. Nagrywanie jednak. Gdy nagrywam, czuję się naprawdę dobrze. Dlatego fajnie, że wracam tutaj. Ale reakcja! Ten slow motion jest śmieszny. Kurde, ile wilków w ogóle, a strzał nie mam żadnych dodatkowych. Leżycie, panowie. Ciekawe, dobrze mi dali te strzały, gorzej jakbym nie miał tego. To bym był już tak naprawdę martwy. No dobra. I need to find a horse or a log or something. Mówisz, aha, bo nie przejdę tej drogi. No, jest to jakaś farma. Albo miasteczko. This ranch looks like a damn fort. Is this Indian country? Ja myślę, że za takich czasów, jakbym żył, to moja baza też byłaby jakąś tam fortecą. What do you want? Are you alone? I only wanted to ask for water. Water? You're soaking wet. Get out of here, I'll put a few holes. Fine. Settle down. Czy nie mogę tam wejść, nie mogę go zabić. No musiał się przekraść. Kurde, nie lubię skradanek. Dziwnie, że nie lubię skradanek. Po prostu ja jestem słaby w gry, w których trzeba się skradać. Z tyłu widzę dziurę w płocie. Dobra, jeszcze tutaj trzeba znaleźć dziurę, z tej strony. Tam jest. Kurde, teraz jestem ze złej strony barykady. Ku
Call of Juarez. Najlepsze to, że wczoraj zacząłem to grać wieczorem w nocy, 22:00. Nagrałem te pierwsze dwa odcinki. No i teraz jest tak naprawdę dzisiaj niedziela i no chcę ogólnie przejść to do końca, od razu. Stwierdziłem, że od razu to ogram, nie będę tam trzy razy tego rozpoczynał. Jednak to jest taka magia tych krótszych gier, bo zazwyczaj te serie, które mam na kanale aktualnie, są naprawdę długie, jak wiecie. To w porównaniu do tamtych to jest gra prawie jakbym nie grał w grę, nie? Dobra, podejdźmy sobie na spokojnie. Ale po cichu, bo nie wiadomo. Szkoda, że nie mogę go zabić. Może zapisywać, wiecie? Widzicie tam 15, 12, wolę być jak najszybciej. Ej, koniczku. I need a saddle. Kurde, nie ma tu siodła. Dobra, chłop jest tam. Ciekawi mnie, jak on chodzi, jaką ścieżką. Nie lubię sekcji, gdzie trzeba się skradać. Czekam, aż on pójdzie tam. Słyszałem, że siodło jest gdzieś tutaj. Ale przy tym wozie. To jest twoja praca, panie, na twojej mini farmie. Nic tu nie rośnie. Może tu jest jakieś siodło? Nie ma. Myślę, że jest w domu ogólnie. Jest siodło. For mine. Where is she? You again? Stupid woman. Where'd you get to, woman? It don't take this long to pick dandelion greens. Kto mnie to zobaczy, kurde.
Nigdzie on jest. Jak on tu wejdzie, on mnie pewnie zauważy. Przerzuciłem przez ścianę to. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. Siadłamy po drugiej stronie. Opa, gdzieś, że mu zbiłem okno, więc... Nie lubię skradanek. O, siodło jest za oknem tam. Tam, on tam pójdzie i wróci, nie? Bo niebezpieczne. Dobra, powinienem zdążyć teraz. Bezpiecznie. Siodło już jest tam. Prawie wyszedłem z gry, sorry. Dobra, poszedł tam. Uf. Mamy siodło. Uf. Jak bardzo nie lubię gier skradankowych. Nie wiem, czy mam na nim pojechać gdzieś. Uła. No na koniu to ja mogę podróżować cały czas, kurde. Tam coś się dzieje za drogą, za lasem. Już jest siódmy, kurde, akt. Tam coś się pali, kurde, że to jest... Jest biały dym, więc już się paliło, więc tam nie powinno być ognia.
Jak jest czarny dym, to znaczy, że się pali, a jeżeli jest taki, to się już nie pali. No, myślałem, że jestem... nie. Myślałem, że jestem martwy tam. A co są nie... Pali się. Renegade, probably. Son of a bitch. Holy crap. Boziu. Kurde, to teraz ci zaatakowali, to? Nie macie tu przypadkiem rewolwerów? Nie macie. Biedna kobita. Lubiłem w tej grze zawsze, w drugiej części chyba też jest właśnie, że można pojeździć na koniach. No i to było w miarę fajne, nie? Bardzo fajne. Bardzo fajne to było. Nie ma więcej naboi? Zabiłbym tych chłopaków. Na koniu mogę też... slow motion. Pokażę chłopakom, jak się tutaj gra. Kurde, ich nie widać. Trzeba przejechać szybko obok nich, bo ich nie widać po prostu. Oni mnie widzą, ja ich nie widzę i to jest ten taki minus. A, zgubiłem ich. Ale to i tak było niebezpieczne, bo... Kurde. W miarę szybko się zdarzyli, że ich ktoś jest za nimi. Oni by w ogóle z połowy mapy strzelają.
No. Classic Rifle jest najlepszy. W ogóle te karabiny zwykłe, Dessen, uj. Główny winnik, dlaczego gram w takie gry, nie? Ledwo żywy. Spróbujemy to zrobić po cichu. On nie ma żadnych umiejętności takich specjalnych. O, jest pićku. Dobra, nie będę tu czekał, bo oni i tak mnie znajdą. Wszyscy to bourbon piją, nie? Wszyscy. Totalnie prawie każdy, nie? Ojej, nie, 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 nie. Dałem mu przypadkowo w klapsa w dupę. Serio? Koń się po prostu ruszyłem nim i zginął, nie? Sorry za tak dużą ilość zapisów, tylko wiecie, tutaj bardzo łatwo umrzeć. Ja nie chcę 10 razy z wami tego powtarzać, żebyście się nie nudzili. No, można wejść do góry w ogóle. Wiecie, o, jest pułapka, zobaczcie. Oni tutaj polują na białych, więc pewnie by mnie skichali, jakbym przejeżdżał.
Dalej mam się dostać na rancho dziewczyna Molly. Konia straciłem. Easy peasy. Cały czas coś się dzieje, cały czas ktoś tutaj atakuje. Panowie i panie, co tu się dzieje? No przykro mi, byłeś niebezpieczny w moim mniemaniu. Lepsze są boczne ścieżki, bo wtedy możemy się przygotować na różne nieoczekiwane sytuacje. Eskalacja konfliktu, ewentualnie zajść kogoś można samemu od bocznej strony. Ta misja wydaje mi się długa. Widzieliście, jakbyśmy weszli tu główną stroną, byśmy dostali atak na twarz. Och. Jakbym wiedział, jak się szybki zapis robi, ale ja nie ufam szybkim zapisom. Psuje mi się broń. Kurde, atakują te wszystkie karawany. No nie dziwię się im też, nie? Bądź co bądź nie mamy się co dziwić. Bo to my jakby biali weszli na ich ziemię, więc i no. To my ich tak naprawdę nawiedziliśmy, ich ziemię. Mogę iść prostą drogą, a tu jest trudniejsza droga. Czuję, że oni tutaj gdzieś mają obóz też. Nie dam rady chyba. Czuję, że to będzie zasadzka, a nie mam konia.
Kurde, niebezpiecznie tutaj. Tam jest ta farma. Wszędzie są tu Indianie. Tak. Ale na Indianach kończąc, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Cześć!